Dobry wieczór, pani Elu. Cześć, Ela. Witajcie, kochani. Cześć. Czekamy na ciebie. No, przepraszam za opóźnienie, troszkę mi się to wszystko przedłużyło. Jak się czujecie? Super. Wspaniale, pani Elu. A raz każdemu się może zdarzyć. Fantastycznie. No, myślę, że mam godzinkę na rozmawianie i potem trzeba iść spać. Także co ciekawego mówiliście? Nic, czekaliśmy. Ale widzę, że tam też jest dużo osób na tym drugim kanale głosowym, nie? Konkurencja. Rozmowy hejterów. Nie, nie. Tam jest tylko troszkę, tak, trochę jest. No i co? I co ciekawego? No właśnie, czekamy na jakieś oświadczenia, listy otwarte. Aktualizacje w związku z Markiem. No, lepiej, żebym nie mówiła nic na ten temat, bo nie mam dobrych wiadomości. Słuchajcie, spóźniłam się dlatego, że dzwoniłam do Marka o, no tak, około 9 wieczorem byłam na spacerze na Skałkach Twardowskiego. Słychać mnie? Słychać. No i pytałam się Marka, jak tam w ogóle o te wszystkie sprawy się go pytałam. Pierwszy raz z nim rozmawiałam od piątku, wyobraźcie sobie. Czyli sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, w ogóle nie rozmawialiśmy. Dzisiaj jest środa. Wczoraj na głosówce? No, poza głosówką, ale tak indywidualnie to nie. No i Marek powiedział, że nie przyjedzie do mnie nad morze. Dlaczego? No bo nie ma czasu, za drogo. Oczywiście. To on to wczoraj mówił. No, no, także tak mi powiedział dzisiaj. Dobra. Może Janesa zaprosić? Ale pewnie jeszcze zmieni zdanie. Powiedział, że jak... Powiedział, że jak... Że jak jadę nad morze, no to fajnie, ale że on nie przyjedzie, bo nie będzie miał czasu. Albo pewnie w ostatnim momencie przyjedzie. A jakbyś miała wybierać pomiędzy Janysem a Buziaczkiem, to kogo byś wybrała? Czy kazałabyś walczyć o swoją... O swoją... Ja się bym wolał. Jak rycerze na turnieju o rękę królowej. Może skończysz jeszcze tamten temat, że po prostu nie da się tak przyjechać w ostatniej chwili, bo nie będzie miejsca w ogóle, gdzie po prostu przenocować nad morzem, no nie? Także... Także to trzeba teraz rezerwować jakieś miejsce i wpłaca się zaliczki i potem trzeba już to zapłacić, no nie? No i Marek powiedział, że nie przyjedzie, więc może muszę zorganizować z Marysią sama tam jakiś wyjazd po prostu. A Marek jest inny na rami w parku. Może go, Elu, odwiedzisz, jak będziesz we Władysławowie? No nie bardzo, bo on mieszka 130 km od Władysławowa. To jest taka odległość jak z Krakowa do Zakopanego. To jest daleko, tam się jedzie 2 godziny do niego. Hej, Ela. No, także rozmawialiśmy. Marek powiedział, że nie przyjedzie nad morze, że nie ma czasu. I się trochę tak zmartwiłam tym, przez co się spóźniłam tutaj na ten kanał głosowy. To się chyba domyślacie, nie? Ale spokojnie. Marek na pewno
weźmie namiot, śpiwór i on ogarnie temat. No i jeszcze powiedział, że ten film z mojego mieszkania to wysłał po prostu Zali. Takiej hejterce Zali, Zalia, hejterka z tego serweru Przystanek Ozborowo, Discorda i Iskariota, nie? No, jego koleżanka Zalia wziął i najpierw jej napisał: cześć, co tam słychać, jak się czujesz? A potem jej napisał: może chcesz film z mieszkania Eli, to mogę ci wysłać. Zaria mu napisała: tak, jasne, wyślij. No i jej wysłał. Czemu się z nią umawiasz? Zresztą nie ma sensu, on cię w chuja robi cały czas. No i potem Zaria mu napisała... I potem Zaria mu napisała: o fajnie, dziękuję ci Maras, ale kurwa fajny film, to zajebiemy teraz szczotę. A Mark napisał: fajnie, ha, 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 ha. Ale to po co w ogóle to nagrywał? No po to, żeby mi dokuczyć, nie? Po to, że mam jeszcze wykształcenie, a on nie ma. Wychowałam się w dużym mieście, na wsi. No ale tak, no mówię, jest przykro przez to, nie? Mam 10 tysięcy subskrybentów, a on ma 1000. Dlatego to nagrał, nie? No, Mark to jest handlu. A może po prostu dlatego, że jest złym człowiekiem? Dla swego dobra odpuść go sobie. Myślę, że nagrał to dlatego, że ja zarabiam, pracując kilka dni w tygodniu, 5000 złotych miesięcznie, a on zarabia, musi pracować razem z sobotami od 5 rano i zarabia 3000 miesięcznie, nie? Halo, słuchasz mnie? Męska duma. A ja pracuję raz w tygodniu, plus robię daily vlogi, tam sprawdzam portę, coś tam, jakieś rzeczy w tygodniu. Nielimitowany czas pracy, nie? I mam 5 koła, a on ma 2 koła. Słychać? Chyba w snach masz te 5 koła. Ela, a w ogóle jak Marysia na przykład, jeżeli chodzi o wakacje? Też właśnie chciałam z córką jechać gdzieś na dłużej, jak ona się na przykład zabiera do tego, czy ona chce pojechać na taki dłuższy czas. A tak, ona chce, no. Aha, aha. Dlatego, że my mamy tam we Władysławowie różnych znajomych, różne dzieciaki, ona się z nimi spotyka, już się poumawiała i się cieszy, że jedziemy. No, to super. Fajnie. Bo my tam jeździmy już od wielu lat, nie? Ela, a nie myślałaś, żeby pojechać? No i skończyłam się na tą rozmowę, no bo sami rozumiecie, że się trochę z tym wszystkim zmartwiłam, nie? A poza tym nie wiem właśnie, co się dzieje, bo nie mogę się do buziaczka dodzwonić, tego mojego administratora. Chciałam się go zapytać, żeby to podium było, ale nie odbiera telefonu cały dzień. Ale tak, dzisiaj się robi to podium, ale to faktycznie, tak jak buziaczek mówił, tam wspominał o tej społeczności, to tam trzeba coś pogrzebać, więc nie wiem, może jak jutro będzie, to go zmotywuje, to coś będziemy grzebać. Dawid. No, bo a tutaj nie wiem, czy na tym kanale jest możliwość, bo jak ktoś mówi, to musi dotykać taki przycisk głosowy, czy... Tak, tak, że podium podnosi taką łapkę w górę i ty udzielasz mu tak jakby głosu. Jemu? Podium przycisk. No nie tutaj, ale chodzi mi o podium. Nie, tutaj trzeba nacisnąć specjalnie, żeby mówić. Taki głośniczek, nie? Ty, ale to jest dziwne, Ela, bo ja jako administrator wcześniej nie musiałem nigdy naciskać tego guziku, a teraz na przykład muszę, nie? A wcześniej nie musiałem. Może ustawił voice'a, żeby nie było, nie wiem, na ten...
Znaczy idzie zostawić, żeby nie było nagrywanie głosu, idzie. Tak, żeby tylko musiał sobie wybrać jakiś guzik, może to jest, żeby nie było przegłosu. Coś, ale tutaj były osoby, które miały przegłos czy coś. Bo wiesz co, bo może to jest związane z tym, że ty masz taką funkcję administratora drugiej rangi, wiesz, i może dlatego. Ja ci ustawię pierwszej rangi, tylko muszę się przelogować wtedy. To tylko z tego wynika. Chyba nie śpisz. A co ty, Jany, się nie śpisz jeszcze? No nie, Noela, przecież czekałem specjalnie na ciebie. Wiesz, no to powiedz teraz, bo tutaj przychodziły jakieś print screeny cały dzień, że z hejterami się umawiasz, żeby mi zniszczyć serwer. Powiedz, Janek, jak się dobrze na Iskariocie bawisz. Powiedz, Kornel, jak tam po prostu. No właśnie, hejterze. Teraz jest zacinaj. A niech się można... pan zwróci do Wolgona z pomocą. Wolgon to kosza tępi się i te wszystkie. Coś się zacina, nie słyszę. Nic się nie docina. Może nie słyszysz. Ja, dlaczego Janys wrócił, skoro tu hejter? Bo Wolgon już do nas wrócił na drugą stronę. Nie jestem żadnym hejterem, nigdy nie byłem. No właśnie, powiedz, jesteś tym hejterem, nie jesteś? No nie jestem, no. Przyznaj się, kochani. O, ale teraz nagle nie przebywa. A co z tą twoją dziewczyną? Pogodziła się, czy nie? Okazało się. Nie no, tam rozmawiałem z nią dzisiaj sobie. Na tym. No ja się dowiedziałem, Ela, że ona wcale Marka nie wyrzuciła i też ona tego nie zmieniła, tej nazwy tego serwera, tylko inni administratorzy to zrobili, nie? No ale ona była właścicielką serwera, to co, to nie miała, nie mogła zapanować nad nimi? No ona jest młoda i ona też daje sobie, jakby to powiedzieć, włazić na głowę i ona się też nie nadaje, mi się wydaje, żeby takiego Discorda prowadzić, bo no tam robią sobie po prostu co chcą, no tam praktycznie nawet chyba... No ale kałysi właściciela, ludzie coś tam robili złego, no to wchodzi i odbiera administratorów wszystkim, nie? To co za problem? No trzeba z nią porozmawiać jeszcze, ona poszła spać, aż jeszcze z nią pogadam. Przecież ja odbieram bardzo często administrację z tego powodu, jak na przykład zaczynam mieć jakieś wątpliwości, nie? To wszystkich wyłączam, nawet Marka. No nie, tak. Jakoś nie mam problemu. Wchodzę w ustawienia, członkowie, wyszukuję sobie osobę, wchodzę na administrator i odklikuję funkcję, nie? No, w ogóle tak jacy ludzie są pierdolnięci, bo brali też ją na Kozborowo i się pytali, czy ja się z nią ruchałem, czy ona mi loda robiła i takie w ogóle dziwne pytania zadają ci ludzie, oni są chorzy do mnie tak samo, nie? Pytają się, czy robiłeś jej loda? Właśnie miałam też o to zapytać. Nie, pytali się, czy ona mi robiła i jej takie pytania zadają i mi takie pytania zadają dziwne, nie? Ja nie wiem, co ja mam na to odpowiadać. Słuchajcie. I co, a ona co mówiła? Nie wiem, co im gadała, ja nie byłem na tej głosówce, ale... Powiedziała, że do niczego nie doszło, a ty mówisz, że ją zerżnęłeś, bo miała bardzo młode ciało. Nie kłam, Janes. Ja tak powiedziałem? A, tak, ty chodziłeś i opowiadałeś, że ją kochałeś i tak dalej. Nie, bo ryliście mi panie, nie? Bo ja na początku mówiłem, że nie. Ryliście mi panie, no to wam powiedziałem po prostu, tak, jebaliśmy się jak króliki. Dobrze? Usłyszeliście to? Jesteście zadowoleni? Nie, kurwa, prawda. Nie jesteśmy zadowoleni. Dobra, ale nie, no spokojnie, dobra. Okej, spokojnie, może ja. Spytałeś, czy ktoś jebie swoją matkę. Słuchajcie, nie, spokojnie, ja może się zapytam. A wy byliście ile dni w tym hotelu? Kurde, muszę nacisnąć. Słychać mnie? Jest to naciśnij i mów. No. Tak. 3 dni u mnie spała w hotelu, a później przyjeżdżała codziennie rano.
Dwie noce, czy jak? Nie no, tak z 5 albo 6 nocy. No i co? I fajnie było? Powiem ci szczerze, że było zajebiście. Jestem zadowolony. No to widzicie. Bo można, jak się ktoś nie pyta jakoś bezczelnie o szczegóły, to zawsze można się coś dowiedzieć, no nie? No ale ostatni stulet z niego wychodzi, skoro on opowiada o takich prywatnych sprawach. No ale dlaczego? No mówi, że było fajnie, nie? Czyli już nie opowiada szczegółów przecież. Ty słyszysz siebie? Mówisz o czymś innym. No dobra, no ale jakie to ma znaczenie? Że to was tak, że was tak interesuje, bo wszyscy się pytają i nie rozumiem. Ale ja bym to nie interesuje. Właśnie nikt nie pytał. Nikt nie pytał, Janys. Słuchajcie, jakbym to była ja z Janysem, to bym wam opowiedziała na pewno więcej szczegółów. No ale Janys wam nie opowie tego, no. Ale my nie chcemy wiedzieć. Ale to może ale was spotka się z Janysem. Ale są tacy, co chcą wiedzieć, nie? No to ja proponuję wywiad z Janysem. Zrobisz wywiad, wstawisz filmik na YouTube. Na przykład ten chłopak taki, ten Adrian H. Nie. Nazwiska nie chcę podawać. Adrian, ten taki mężczyzna tam ze środkowej Polski, co nagrywa wszystkich. No, on to dzwonił do Marka i się pytał go. O której godzinie się obudziliśmy, o której uprawialiśmy seks, co robiliśmy w ciągu dnia, co robiliśmy wieczorem i Marek mu wszystko ze szczegółami opowiedział, a on to nagrał. Ja chcę tylko wiedzieć, kto komu loda robił. No ale co, a Janys, pogodzisz się z tą dziewczyną? Nie wiem, zobaczymy. Mi się wydaje, że chyba tak. Ona była kutosa. No to fajnie, nie? No to dobrze. Ja bym chciała, żebyście się pogodzili. Ona dzisiaj powiedziała, że nie ma żadnego zamiaru się pogodzić przecież. No ale... To, co ona mówi, to... Do was to jest zupełnie co innego, co ona mówi do... Kornela, także to jest sprawa między nim a nią. No to ale oni ze sobą nie rozmawiają. Jak to jest sprawa między nim a nią, to co o tym rozmawiamy? Właśnie, nie wiem, nie wiem, jesteś to. Nie, no tak sobie tylko rozmawiamy, a po prostu nikt tutaj nie ma żadnej mocy sprawczej, żeby zadecydować za nich, czy się jeszcze spotkają, czy nie. To tylko od nich zależy. Należy to zrozumieć, nie? Nie oszukujmy się, to i tak jest temat lepszy niż temat Marka. No, myślę, że dlaczego? Nie wiem, czy lepszy, ale równie ciekawy. W każdym razie... Mówić o jakiejś dziewczynie, której tu nawet nie ma. Kurwa, klasa sama w sobie. I ona w dodatku jest ponoć niepełnoletnia. Nie, ona ma... Ile ona ma, Janys, lat? 19. No, 17. To jest... Przecież mówiłeś, że ma 17. 17 nie. Lat ma. Ja nic tego nie powiedziałem. Masz rację, no to... nie powiedziałeś, ale napisałeś. Nie napisałem tego. No to 19 to ma mało. A ile ty masz, Janys? 27. No to fajno. Sara młoda. No to fajna, młoda dziewczyna, super. Mhm. Ona ma 17 lat. No, ale w Polsce dziewczyna od 16 lat może legalnie uprawiać seks, więc... Od 15 jest wiek zgody. No. No to o co? Czy macie nie znaczy, że powinna, to jest różnica. Ja bym się myślała, jakby Marysia też była ze starszym partnerem? No nie, ale generalnie jest to zgodne z prawem, tak? Polskim. O to chodzi. Ela, wiesz co, Janys mi powiedział wczoraj, że lubi starsze kobiety, bardziej dojrzałe. Go for it, Elka.
spojrzał jak ser. Nie, to jest nie, prawda, bo mi się zawsze podobały starsze, ale myślę, że jak do związku, to mi się wydaje, że lepsza jest troszkę młodsza. Starsza po remoncie? 3-4 lata, tak mi się wydaje. I już ale wiemy, że tylko jeden zwraca do Oli cały czas. Ale wizualnie mi się starsze podobają bardziej, tak około po 35 roku życia wzwyż. No, ale 50, 40 też są fajne bardzo. Ale macie filozoficzne tematy dzisiaj. Zadasz radę się bić z buziaczkiem od BNDL? Dobrze, ale ja jestem w ogóle ewenementem, bo ja wyglądam na 33. No, ale my cały czas z buziaczkiem rywalizujemy o Elę. Marek też. Wszyscy jako administratorzy rywalizujemy ze sobą. Ja na szczęście nie muszę. No. Zróbcie może jakiś turniej rycerski, wiesz, na kopie się, napierdalajcie. Ja bym tak na kopaż, wiesz, szkoda, żeby sobie wstyd zrobili. Co nie, Karmelku? Nie, no to nie o to chodzi. Nie chodzi o żadną rywalizację, ale prawda jest taka, że Janys mnie lubi i Buziaczek też. I Marek też, no. No, no ale to jest taka zdrowa rywalizacja. Co mamy rozciągnąć? Będą miały, jak wszyscy pojawią się nad morzem w te wakacje. W namiotach. Ja mam wtedy... Będzie gangbang. Nie, ale niestety Marek powiedział, że nie przyjedzie i ma prawo. Tam przyjedzie, powiedział, że nie. Cześć, witam was. Dzisiaj to wielki fan pierwszej potężnej Rzeczpospolitej, łączącej w sobie pod przywództwem Polski tak wiele narodów i zapewniającej im... Ela, słyszałaś kiedyś o tym, o na przykład trójkącie? Nie, ja się specjalnie tym nie interesuję. Ela, wiele razy mówię, że geometria mnie interesuje, to jest moja matematyka. Nie lubię się dzielić facetem swoim. Ale przecież jesteś w otwartym związku z Markiem. Ale masz kiedyś takie spotkanie w trójkę? Albo Elu, albo może na przykład ten, z drugim facetem i Marka byście wyruchali z traponem. Jestem z Markiem w otwartym związku z przymusu, z konieczności, a nie dlatego, że chcę. Natomiast jeśli chodzi o takie jakieś trójkąty, to próbowałam, ale mi się nie podobało. Dobra. Co w ogóle to mogę się umówić z Markiem? Mogę się umówić z Markiem, Ela? No, czy się chcesz nie umówić? Tak, dlaczego nie? No to, ale potrzebujesz mojej zgody na to? No tak, pytam, bo to chyba pani chłopak, więc nie wiem. Jego się najpierw zapytaj. Marek nie jest w ogóle niechętny. Marek lubi takie zabawy. Nie, no z tego co wiem, to on nie jest homoseksualny. Gdyby życie miał smaczek. Nie kończ. Elu, ale o Andrzeju też nie wiedziałaś. No, ale Marek nie ma takich zainteresowań póki co. A czy pani go zna tak dostatecznie? Ale Marek przecież często dzwoni do Andrzeja. Ciągnij ich do siebie. Nie dzwoni do niego. Po tym pani wie, nie wiem, sprawdza pani telefon Markowi? No nie, ani jeden, ani drugi nie mówi, że dzwonią do siebie, więc... No ale to chyba logicznie, że mają tajemnicę przed tobą. Na tej podstawie po prostu wiem, no. Równie dobrze mogłabym powiedzieć, że ty dzwonisz do mojego byłego męża albo do Marka, więc wiesz, no. Andrzeja widziałam na Grindrze.
A co to jest Grinja? Uj. Grindr, taki Tinder, tylko że dla gejów. Słuchajcie, kochani widzowie, ja tak na chwilę dzisiaj weszłam. Więc tak, przepraszam, że się spóźniłam. I o czym ja chcę powiedzieć? Oczywiście live piątkowy według planu się odbędzie. Zaraz będę dalej tam odpowiadać na wasze pytania, tylko pozwólcie, że powiem coś. No, więc dzisiaj jest 16, właściwie środa 15 czerwca i już się zrobił czwartek 16 czerwca, bo już jest po północy. No, więc jutro Boże Ciało. Na szczęście nie ma szkoły, to sobie pośpię. Do mojej córeczki przychodzi koleżanka na noc, także muszę tutaj posprzątać, kupić dzieciom coś do jedzenia. Będzie na lewie? Słucham? Jeśli przychodzi na noc, to czy będzie tu na live, koleżanka? Nie, nie, ona w piątek koło południa pójdzie już do domu swojego. Nie na noc. Nie, nie, na noc, tylko z czwartku na piątek będzie u nas. To przepraszam. No i czyli chciałam powiedzieć o tym, że w piątek robi live 17 czerwca. 18 czerwiec jest sobota, to sobie odpoczywam, a 19 czerwca mam urodziny i robię spotkanie z widzami o godzinie 18. Od 18 do 21 tam na skałku Polskiego. Słuchajcie, jakbyście zauważyli, kto zagłusza, to zgłaszajcie nam, to my będziemy banować te osoby. Dobrze? A będzie to na to? To jest pewnie ten dzban, co był wczoraj. Ja mam takie pytanie, co z PayPalem? No już sobie tam włączyłam, więc powinno działać w piątek wszystko elegancko. No i w sobotę odpoczywam i w niedzielę to spotkanie z widzami, tylko się zastanawiam. Czy to jest dobry pomysł, żeby zrobić w niedzielę, czy może należało zrobić w sobotę, nie? Jak uważacie? W niedzielę czy w sobotę? Sobota lepsza. No zmieniny chyba, nie? Sobota najlepiej. Teraz wiesz, że Jarek Kaczyński ma 18 czerwca urodziny, dzień przed tobą i świętuje w Krakowie, masz szansę go powitać. Ale kto? Jarosław Kaczyński, wódz naszego kraju. Jarosław, Polska zbaw Kaczyński. No nie, on się spotka. A 17 jest kolejna rocznica pogrzebu Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. Ale Ela, nie dowiesz się, dopóki nie pójdziesz, nie sprawdzisz. A Elu, jeszcze jedna rzecz. Idą wybory, on na pewno będzie chętny do spotkań. Elu, jeszcze jedna rzecz taka, bo tak bardzo wiele razy wiele osób ci doradzało, żeby nawiązać kontakt ze szkolną, ty tak się wypierałaś. A teraz szkolną będzie odwiedzała Natsu. Ale jaką szkolną? Jest taki gwiazdor internetu, Krzysztof. On tam mieszka wspólnie z kolegą i tam właśnie takie ciekawe tematy polityczne, społeczne bez poruszają. Bez gadać o kononu na Boga. Oni będą film na Pornhuba teraz kręcić, czy co? Nie, ale to jest w jakim mieście? Białystok. Piękne miejsce. Ona w Białymstoku mieszka. No, to ja z Krakowa nie mam zbyt blisko tam. Ale łączy was kandydowanie w wyborach samorządowych. Ela, i tam jest pięknie. Znaczy, Krzysio chyba może jakąś większą tam większe poparcie. Prawie jak Łoli do mógł. Tak, Ela miała 7 głosów. No to fuj, jak na nią. Krzysztof miał 5%. I nachy pełne. Właśnie muszę się dowiedzieć, kiedy są wybory do tej Rady Dzielnicy, to znowu wystartuje. Tylko tak, teraz... dla ciebie.
Tylko teraz nie tutaj na osiedlu, gdzie mieszkam, tylko na tym, z którego pochodzę. Tam więcej pochodzę po sąsiadach, pogadam, więcej osób na mnie zagłosuje. A co zmieniłabyś w dzielnicy Dębniki, w której mieszkasz? No, to nie jest dobry temat na pierwszą w nocy, także może kiedy indziej o tym opowiem. Mam na ulotce wszystkie pomysły zmian. Wprowadziłaby zakaz skrętu w lewo. Tylko prawo. Słuchajcie, czyli tak, czyli w niedzielę mam to spotkanie z widzami. Myślę, że w niedzielę zrobię, dlatego że w sobotę to będę bardzo zmęczona po live'ie, nie dam rady. No, także w piątek live muszę tak zrobić, żeby był ale fajny temat. Ale bo dopiero przyszłam. Spotkanie z widzami urodzinowe, bo mam urodziny 19 czerwca. Kurczę, ja w sobotę do Krakowa jadę. No, także zostanie w niedzielę, to może przyjdziemy. Tak, będzie grill. Kiełbaski. A może byś zrobiła w sobotę, no bo ja w niedzielę będę musiała do Warszawy wracać. A będzie jakiś alkohol? Tak, 0%, tak jak pani Ela pije. Spotkanie z widzami. Kupię wszystko, co trzeba. Ale dla widzów alkohol, nie dla Eli. Potem tydzień, no, do końca... Do końca czerwca planuję live'y co tydzień. Mam zmontowany film z Markiem Wycieczka do Zoo, także jak skończymy rozmawiać, to ustawię jego wgrywanie, bo miałam w ciągu dnia, ale mnie nie było, więc nie miałam czasu. Jutro zrobię ten ostatni film, taki z wyjazdu Marka tutaj z Krakowa i zamknę ten cykl, mogę robić coś nowego. No, a poza tym to się fajnie czuję, fajnie, że się połączyliśmy na chwilkę, mogę jeszcze tam ze 20 minut pogadać i pójdę spać. To jak chcecie, Ela, bo ja też, Ela, bo ja też nie bardzo w temacie jestem, bo nie bardzo miałam czas śledzić. Jesteś z Markiem, czy coś się znowu posypało? No, trochę jest... No trochę są problemy pewne. Znowu jakieś złośliwości z jego strony? Już spać. Jakbyś miała określić status związku na Facebooku, to byś dała to skomplikowane. Ela, przecież Marek na ostatniej głosówce ci groził. I powiedział, że jesteś głupia. Możemy być swoimi świadkami w sądzie. To wy nie wiecie, że wariat kocha najmocniej i łobuz? Nie, no bo... mówił jeszcze, że chce zniszczyć życie i serwer Eli, ale no to pominmy już. Słuchajcie, no... Nie, no, co będę... Nie chcę ukłamywać moich widzów. To była gra wstępna coś. Po prostu, no... Trzeba będzie ogłosić na live w piątek, że wracam do grona singli i już nie jestem z Markiem, no. No? Ani w żadnym otwartym związku, ani w żadnym innym. No ale to chyba nie, że no wojnę można, wiesz, żeby cię ranił. Ale to nie spotkacie się nad morzem w takim razie? No ale ja to nie. Wygląda na to, że... Z każdej kwatery ich wyrzucą. Nie o to chodzi. Rozmawiałam dzisiaj z Markiem przez telefon i powiedział, że nie przyjedzie. To straszne. Ela, a nie chciałabyś pojechać jeszcze dodatkowo z koleżanką? Jakoś po prostu się rozerwać? Wiesz, jak fundujesz, to ja mogę jechać. Nie, myślę, że... Po prostu wezmę córeczkę i najwyżej kogoś innego zabiorę na ten wyjazd. Jakiegoś innego chłopaka. A może spróbuj teraz, nie wiem, przerzucić się. Ale po co ci faceci, skoro są takimi draniami? No Ela, po co chcesz? Nie, dlatego Ela powinna spróbować teraz z kobietą. Ela, ja pojadę z tobą.
A kto to powiedział? A lubisz młodsze? Nie, ale ja wolę mężczyzn. No, no dobra. A próbowałaś z kobietami? Ela, to mogę ja? Gdzie mogę CV wysłać? Nie, no tak, nie, dziewczyny też są fajne, nie? Tak? Mogłabym z dziewczyną uprawiać seks, nie ma problemu. Ale jest tyle zabawek fajnych, że naprawdę seks z kobietą też może być fajny. Ale chodzi o to, że wolę facetów, no. To chodzi o zapach, feromony, jakieś tam inne sprawy, no. Ja mogę się czymś wyprzykać z siebie, Elo. Oj, uwierz mi, że na pewno znajdziesz kobietę, która ma więcej testosteronu niż Marek. Masz, ja jestem zna. To więcej niż i lepiej wygląda w stępkach. Powiem wam coś takiego. Nie chcę tutaj jakiś mówić świństw, nie? Ale najbardziej mnie właśnie z facetem podnieca ta pozycja taka 6-9. Czyli wiecie, na czym to polega. Nie wiem. Ale na mną mogłabyś też mieć coś takiego, Elu. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja też. Elu, wytłumacz. No, że... Kamasutra z Elą. Ja też nie mam żadnego pojęcia, proszę wytłumaczyć. 6-9 to matematyka, no kurde, każdy wie. Po prostu... Ale kojecie. Kojecisz się odwrotnie i... liżesz się nawzajem po częściach intymnych. No i to mnie bardzo podnieca, jak czuję, że ktoś mnie liże, a ja jego też, ale to wtedy musi być mężczyzna. Ej, Elu, ale odwrotnie, czyli jak plecami do pleców, to jest bez sensu wtedy. Nie, brzuchem do brzucha. Prosimy o szczegóły, bo tak to nie dzieje się. Zdjęcia. Ale możesz skupić? 6-9 z kobietą. Jak ktoś tobie i ty komuś? Dużo lepsze moim zdaniem. Chyba nie bardzo się... Kobietą. Ela, pokaż piątek na live, jak jest 6-9. Moim zdaniem to jest takie podniecające, że jak ja sobie o tym myślę, to już praktycznie mam orgazm po prostu. A Elu, zademonstruj go nam. Elu, jeszcze mam takie pytanie, a próbowałaś coś kiedyś z kobietą, na przykład jak byłaś młodsza? Precyzuj wiek. Nie, tylko się tak przymierzałam, ale do niczego nie doszło. A seks analny? Wiele młodych dziewczyn bardzo lubi takie milfy jak ty. Tak, tak, dokładnie. A co to znaczy milfy? To jest atrakcyjna kobieta. Mother I'd like to fuck, czyli mama, z którą chciałbym... Atrakcyjna babcia. Mama, którą chciałbym zerżnąć. Atrakcyjna kobieta chyba po 40 mi się wydaje. To nie jest może po 40, tylko kobieta jest nazywana MILF, jak ma dziecko. Co ty gadasz, poważnie? Tak, możesz mieć 20 lat. Ale Ela, ty ze swoim wyglądem, charyzmą i tak dalej, to miałabyś rzeszę dziewczyn. Ja uważam, że ty byś miała więcej dziewczyn niż facetów. Niż Marek. To może szczęśliwszy Marek. I stanowczo szczęśliwszy związek. A Marek się traktuje? Prawda. Ja bym się bardzo dobrze traktowała. No, ale jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że ja się z Markiem tylko widuję raz na 2 miesiące, więc 2 miesiące mam wolne, nie? No właśnie. Należałoby jakoś zagospodarować ten czas, nie? A próbowałaś seksualnego? Nie, ja za bardzo nie lubię. Czyli jakieś próby były? Ela, ale pamiętaj, że kobiety są bardziej wyrozumiałe, ciepłe, serdeczne, no i w ogóle fajniejsze. Ja na przykład umiem sprzątać, bardzo dobrze gotuję, Elu. Zajęłam się twoją córką tak samo. O kurczę, fajnie.
Mogłabyś mi zrobić porządek w mieszkaniu. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I ja bym nie nagrywała swojego mieszkania bez swojej Ale dobry. Zobacz, jakie będą zdjęcia, jak chcesz je upublikować te z mieszkania. No będzie błysk po prostu. Będą gwiazdki latać. I tylko jak ty byś chciała. O, ja poproszę podwyższe nasienie i jeszcze drugą numer. No, ale ty mieszkasz... Jesteś obrzydliwy. Przyjechać, nie? No ja, no słuchaj, ja mam swoje auto, mogę przyjechać. Uber i... A daleko masz, żeby dojechać? Dla ciebie nigdy nie było za daleko, Elu. No nie, ale pytam się ile, jaka odległość. Jeszcze o tym pogadamy, okej? Brzmi to legitnie, brzmi to legitnie. Tajemnica, fajna. No nie, bo wolałabym... Ale zdenerwuj legitna Ella. Ella, bo ci spierdoli. Łap i trzymaj, bo ci ucieknie. Napisz do Eli na prywatny w takim razie i się dziewczyny dogadajcie. To jest legitne. Mi się wydaje, że Marek o kobietę by nie był zazdrosny. Jakby były dwie kobiety i Marek na przykład. Ela, jakaś kobieta i Marek. To by było fajnie, mi się wydaje. Ale nie no, tak, no, to się no, to chodzi właśnie, że Ela będzie szczęśliwa. Niech patrzy i wzdycha. Mhm. Będzie miała Ela i Marka i jeszcze kobietę jedną. Tylko chodzi o to, że Marka nie będziemy brały, no. No dokładnie. I ja Marka nie chcę. A po jaką chronę mam? Drzewo z lasu, dokładnie. My się możemy fajnie bawić we dwie, nie? Mhm, też tak myślę. Może ja bym dołączył. Wypierdalaj. Ja bym obie dołączył. Janysek? To dołączę? No. Janysek. Płaczę. Nie no, wszystko do uzgodnienia. Ela, ja pytanie, co sądzisz o gejach? Nie no, no nie mam nic przeciwko. Tam się czasami wypowiadam sceptycznie, bo mam żal do byłego męża o różne rzeczy, a on jest gejem. No ale generalnie... Jest udowodnione, że to jest wrodzona cecha, więc trzeba to akceptować po prostu u ludzi, że są też takie osoby, prawda? Więc... Ja nie mam nic przeciwko, bo ja zarówno... Ale czy ty kiedyś nie mówiłaś, że nie mam widzieć gejów? Ja na przykład często... Jestem sama dręczona, że jestem związana ze środowiskiem gejów, albo z kolei się mnie szykanuje, że ja jestem przeciwko gejom. Także ja właściwie jestem tak... Ja jestem w takiej sytuacji, że ja jestem gnębiona przez obydwie strony, no nie? Bo ludzie, którzy nie akceptują gejów, to mnie atakują, bo mój mąż jest gejem. I mnie poniżają z tego powodu. A ludzie, którzy są homoseksualistami, czy popierają homoseksualistów, to znowu mnie atakują, że ja tego nie akceptuję. I ja właściwie jestem odrzucana przez jedną i przez drugą stronę. Bo nie chcą mnie zaakceptować ludzie heteroseksualni, bo mam geja w rodzinie, można powiedzieć, nie? Czyli jestem jakaś zła. A z kolei geje też mnie nie chcą zaakceptować, bo ja tego nie lubię, bo mój były mąż mnie skrzywdził przez to, że został gejem. Więc po prostu generalnie to mam przesrane, no. Ela, mąż mnie skrzywdził, ale to są fantastyczni ludzie. A jeśli ktoś cię nie akceptuje z tego powodu, to jest po prostu homofobem i tyle, no. Nie bądź homofobem jak inni. No, ale ja nie jestem nieakceptowana ani przez jedną stronę, ani przez drugą, więc się czuję, jakbym była z kosmosu, ja tak z Marsa. Poczekaj, ty mówisz, gej to są fantastyczni ludzie, a co to, gej to jest cecha charakteru? Każdy jest inny. To jest prawda. Mnie po prostu...
Mnie odrzucają zarówno osoby homoseksualne, jak i heteroseksualne. Pozostają mi, nie wiem, Marsjanie. Maciek. To jest Maciek. Maciek to mężczyzna. A ja po prostu... No, nie popieram tego środowiska LGBT, bo wiele bym mogła powiedzieć o tym, sama przeżyłam jako partnerka takiej osoby i mogę dużo powiedzieć złego o tym środowisku, no nie? No to dobra, no, co takiego wiesz? A przez to, że właśnie byłam partnerką homoseksualisty, no to z kolei mnie prześladują heteroseksualiści. No i to jest takie trochę trudne. No, ale to, ale się... to, że ci jeden facet zrobił w chuja, to nie znaczy, że masz wykluczać całe środowisko, bo to są mega fantastyczni ludzie, którzy po prostu walczą o swoje prawa w tym kraju. Oni by chcieli móc na przykład dowiadywać się o swoim partnerze w szpitalu, o jego stanie zdrowia, zawrzeć jakikolwiek związek partnerski, małżeński, cokolwiek, żeby móc sobie dziedziczyć, jeśli żyją ze sobą 30 lat. No ale to jest tak naturalne, a tak sprzeczne z naszym prawem dzisiejszym. Nie zrzucajmy wszystkich do jednego wora, jak Andrzej cię potraktował. No to są fantastyczni ludzie. Nie bądź homofobem. Ona nie jest homofobem. Ela nie jest żadnym homofobem i jak spróbuje z kobietą, to już nigdy nie pomyśli nawet o Marku. Z dobrą kobietą. Ale ja nie mówię, że ona jest homofobem, tylko żeby nim nie była. Bo troszeczkę ta dyskusja tak zbiegała w tym kierunku. Nie, bo się zbiegają, ale... To znaczy... Nie wiem, wydaje mi się, że jak ktoś tam chce dziedziczyć po swoim partnerze, a przenieść za granicę i tam po prostu funkcjonować, no nie? Dokładnie. Ale tak. Ktoś, kto jest Polakiem, ma wyjeżdżać za granicę, nie rozumiem tego. I jak chcą, to niech jadą, po prostu. Wiecie, ja mam do tego taki stosunek, jaki mam, dlatego że jak na przykład jak ja byłam w liceum, miałam 18 lat, to wiecie, że ja nie widziałam na oczy ani jednego homoseksualisty? Bo po prostu nie było, oni się ukrywali, nie było czegoś takiego. Taki były czas, że trzeba się było przyznać, Ela. No, wiesz, homoseksualista nie ma psem na czole, że jest homoseksualistą. Ale jak... Ale jak no dobrze, ale jak chodziłam na studia, to też nie poznałam w życiu ani jednego homoseksualisty, wyobrażacie sobie? To było wykluczenie społeczne, wrzucanie z domu, różni Ela, no. Na pewno znasz co najmniej kilkunastu, tylko nie masz tego świadomości po prostu. No nie, a ilu jest homoseksualistów? Którzy po dziś dzień żyją w związkach małżeńskich i mają dzieci, bo wstyd by był i wyszedł i normalnie brali śluby, mają dzieci. No to jak Ela. To mówisz pierwszy przykład z brzegu Ela. Ale ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że miałam 30 lat i w życiu nie poznałam ani nie widziałam żadnego homoseksualisty. Dopiero teraz, nie? Niedawno, tam, 10 lat temu, prawda? Ja przeżyłam większość życia i ich nie było, nic się o nich nie mówiło, o ich prawach i w ogóle na ulicy nie widziałam, nie poznałam i tak dalej, no nie? I to jest dla mnie taki kosmos, nie? Że nagle, kurwa, przeżyłam 40 lat, a tu nagle się pojawili homoseksualiści, nie? Ela, ile ty byłaś z tym swoim byłym mężem w ogóle? 5 lat. No, to posłuchajcie, ludzie, wygadacie, że o Jezu, biedni, bo oni się ukrywają z żonami, a co na przykładzie Elki? A co kobiety, które oni używają jako przykrywki, mają się czuć? Mają się na to godzić? Marta mówi. Ale ja miałam taką znajomą, która po prostu wyszła, no wzięli ślub z facetem, a on jej powiedział dokładnie to samo. Posłuchaj, ty mówisz, że masz znajomą, a są ludzie, którzy po prostu się ukrywają, używają kobiet.
tak jak Elkę użył jej były mąż, są przykrywką po prostu. To, co ona ma wybaczać, ona ma PTSD. To jest normalne, że po prostu ma ten stres. No tak, tak. Ale w ogóle mało tego. Po prostu było coś takiego, że on się nie chciał przyznać. Ja to sama sobie odkryłam, wyśledziłam i sama go wyrzuciłam po prostu z domu, bo on nie chciał odejść, nie? I cały czas kłamał, udawał, wracał, kombinował. I jakbym na przykład tego nie odkryła, to bym żyła 20 lat w takim związku. Pani spadła. Zresztą mnie wytrzymał. Tylko ja byłam przebiegła, grzebałam mu w telefonie, przeszukiwałam kieszenie, sprawdzałam komputer. Przebiegłość, to jest skurwysyństwo. A jak wychodził z domu, żeby sobie porozmawiać, nie mówił, wszedł sobie gdzieś tam pod do mnie z telefonem. No i co? No to ja... To ja stwierdziłam, że to jest trochę dziwne, nie? No i szybciutko na paluszkach wychodziłam za nim, chowałam się gdzieś za jakimś samochodem, podsłuchiwałam rozmowy, no i w ogóle szok, nie? Czy kurwa jest? Co on tam w ogóle mówi? Także ja sobie sama po prostu wyśledziłam, ustaliłam, że on mnie zdradza, bo on mi sam tego nie powiedział i wiele kobiet żyje po 20, po 30 lat. Mężowie sobie śpią w drugich pokojach, mają je w dupie, nie współżyją z nimi, poniewierają nimi w domach i one się potem po 30 latach dowiadują, że były z gejem, nie? Tylko ja byłam bardziej spostrzegawcza po prostu i 5 lat mi zajęło, żeby się kapnąć, nie? Ela, a tak szczerze, ale tak szczerze, czy przed ślubem chociaż jednej czerwonej flagi nie miałaś a propos, że Andrzej może być gejem? Nie, dlatego, że on dopiero się tym zaczął interesować tak ze 2 lata po ślubie. Choroba. Choroba. Się boję siebie. Normalnie brali to, tylko jak my wzięliśmy ślub, to on miał 24 lata, no i... Ale ani on znaje sobie, że to jest twoja wina? Nie, no ale jak to może być moja wina? No to już pani była tak nieatrakcyjna, że... Ja nie mówię, że to twoja wina, tylko że wiele kobiet w takich sytuacjach to wkręcasz, to jest ich wina, że w jakiś sposób nie zaspokoił faceta. Nie, no skąd? No przecież jeżeli ktoś z Andrzejem jest taka sytuacja, że on ma takie do tego predyspozycje, można powiedzieć, wrodzone, no nie? Tylko on pochodził z mojej miejscowości, ze wsi, tam jest klerykalizm i nie dopuszczał tego po prostu do głosu, no nie? Więc wydawało mu się, wydawało mu się, że on jest normalny, normalnie tam po prostu funkcjonuje. Natomiast po prostu zetknął się z tym środowiskiem i mu się to spodobało, stwierdził, że mu to bardziej odpowiada i poszedł w tym kierunku. No i tak to wyglądało. A co byś zrobiła, gdyby Marysia się okazała lesbijką? Seks. No, musiałabym to zaakceptować, no ale nie byłabym zachwycona. Nie, no jak ona coś tam by stwierdziła, coś takiego, no to musiałabym się z tym pogodzić, no nie? Ale chciałabym, żebym miała dzieci. I męża, a nie partnerkę. Nie mogę. Ale ona, ale jej się tylko chłopcy podobają, na szczęście. A nie jest ważniejsze, żeby była po prostu szczęśliwa? No tak, tak. Ale jej się na szczęście chłopcy podobają, więc mamy wierzyć, że się to nie zmieni. Ona jest taka... Ma tą youtuberkę teraz na tej gali, fajne ona ma. Wiesz, to jest... okres dojrzewania. Mamy się jest taka 100% kobietką. A nie, jakbyś ty ma... przyprowadziła kobietę do domu? Jakby ona zareagowała?
Nie, no ona by się tam... Myślę, żeby to łyknęła, ale to na pewno byłby na niej szok. A, no to bardzo dobrze. Ej, Ela, mam pytanie. Nie, musiałabyśmy się w sumie ukrywać, no. To dopiero bym jej mogła powiedzieć, jakby była trochę większa. Okej, okay, możemy tak zrobić. Janys, jesteś? Ale muszę wam powiedzieć tak a propos, że tutaj mieszkają u mnie dwie dziewczyny, takie dwie klatki dalej, co są parą, nie? No, ja się im podobam, one mnie podrywają cały czas. Tak, tyś, Ela, się wszystkim podobasz. No i one by mnie chyba chciały zaprosić do siebie, mam wrażenie. No to Ela, i... Ela, te lesbijki lubią milfy. Jeszcze raz ci mówię, zaufaj. Chyba gilfy. Nie obrażaj. No i one, ja parkuję samochód przy ich klatce, jak wchodzą, ja przy tym samochodzie się krzątam. To mi się tak przyglądają, że aż mi głupio jest trochę. Ela, to wpadnij do nich po prostu z jakimś, nie wiem, ciastem albo czymś i się pochodzi. Kurwa, z ciastem, z winem od razu. Wino jest oczywiste, nie trzeba wspominać. Możemy podejść do nich razem, jak chcesz, Elu. Żebyś się nie czuła sama. Pięciokąt. Ale ty masz fajny głosik, wiesz? A ile ty masz lat? 21. Ale cudowny masz głos. Jezu, ja bym cię zjadła. No, nie? No, ten głos mi się podoba. Jej, ty masz ten głos jak takie ciasteczko czekoladowe. Ojej. No. Dziękuję. Ale miałam o tym powiedzieć, że twój głos jest po prostu fantastyczny. A nie. Tylko... Dziękuję. A ciekawe jak wygląd, nie? No, tego 10 na 10. Nie, jak taki głos, to wygląd musi być 10 na 10. Oczywiście, opisz, ja potwierdzam. Musisz się opisać teraz, nie ma teraz chuja namawiony. Pierwsze co powiem, to mam przecięty język na pół, więc Elu, wiesz. Ale czemu dziurka zajebista? Normalnie. W policzkach też mam dziury od piercingu, ale nie miałam. Ela! Jakbyś miała taki seks, jakiego w życiu nie miałaś, jak ona ma język przycięty. No ale to cię musiało boleć, jak sobie tak przecinałaś. Bardzo, no strasznie. Ale co, i to jakoś zwiększa doznania przy seksie oralnym? O, żebyś wiedziała. No, musisz się przekonać, mówiłam ci. No dobra, ale opisuj się dalej. Dobra, wait, bo ja mam jeszcze jedno. Jeszcze umiem prowadzić serwer. If you know what I mean. Więc Elu, możemy się dogadać. Ale nic słuchaj, nie, to ja znaczę. Ale jak na przykład coś jeszcze tam, coś, to ci nie przeszkadza ten język przecięty? W niczym mi nie przeszkadza, też ludzie tego nie zauważają, bo tego nie widać na co dzień, nie? Ale to masz doznania są lepsze. Z wymową, nie? A mam, tak? Teraz się zaczęłam tak wsłuchiwać, że jakby coś tam słychać, że coś z tym językiem jest nie tak, nie? Ale, to jest tam... ale nie, ale to jest możliwe, bo teraz miałam poprawiany właśnie, bo trochę był krzywo. Musi ja miałam kawałek. Partnerkę ale... i powiem ci, Ela... Kurwi, masz na koło. Ale to jest nacięte jak głęboko? Na ile centymetrów? Właśnie, wait, zaraz zobaczę. Jak chyba do 1/3, nie? Się przecina język, tak mniej więcej. To nie jest tak związane. Jak to się mówi? Nie pamiętam. Ale do końca języka na tyle, ile można. Gdzie jest sam język? O, realne. Wyślę ci potem zdjęcie. A mówię to tutaj, a wait, mogę tutaj. Ale to masz taki język jak wąż. No tak, dokładnie. Takie najlepsze, ale... O Jezu. Mam zdjęcie, zaraz poszukam. Ty, Ela, wiesz, co taki język potrafi zrobić? A tutaj, Elu, miałaś siedzieć tylko 20 minut, a tutaj już... No. Ela się zakochała.
Nie, ja się tylko tak pytam z ciekawości. Dajcie mi spokój. Okej. Dopiero by było 6-9. No tak, Ela 6-9 to byś po prostu pamiętała do końca swojego życia. Dwie dziury. No. Wierz mi na słowo, żaden facet nie równa kobiecie. Potwierdzam. Potwierdzam. Kurczę, to może się faktycznie da namówić. Naprawdę. O, okay. Żadna kobieta nie zna tak dobrze innej kobiety. Pamiętaj, Ela. Nikt ci nie zrobi lepiej niż kobieta. Lubię zdjęcia w pokoju. Panowie, ale to jest prawda. To chuja, ja myślę, że mogłabym tak zrobić, że na live'a sobie zaproszę jakąś asystentkę, a potem powiemy dobranoc. Idziemy uprawiać seks. Ale to już nie na YouTube, tylko na show'a. Oglądałabym. No nie, ale to już by nie było na wizji. Czemu? A nie planujesz streamów na show'apie? Wysłałam zdjęcie w pokoju Eli mojego języka. Tutaj jeszcze jest trochę krzywy, dopiero go poprawiam. Czekaj, pokaż. Ale sam języczek wysłałaś? No tam jakiś filtr mam na mordzie, ale na język normalnie widać. Elu, czy ja mogę pododawać jakieś ikonki na Discorda z kotami? No możesz. Jesteś. A to mówi Rachel, mówi? Tak, Rachel. No dobra, jasne. O, dzięki. Myślałam, że to granat. Zostaw granat, ona jest w porządku, ja ją lubię. Czekaj, z tym językiem to stworzycie piękną parę z Elą. Ale jesteś śliczna. Tak samo jak masz głosik, to jesteś śliczna. Dziękuję. A czekajcie, bo ja nie mogę w to wejść. Jak muszę zobaczyć? W pokoju Eli? Mhm, tak, dodałam tam. Czyli jak wyjdę stąd, to mnie nie wywali? No bo właśnie, nie wiem. Nie wyrzuci się. Ci przecięcie powoduje taki głos, ja też nie robię. Eli? Jajka zbyt nie będzie ten sam efekt. Faktycznie. Ale to cię musiało boleć, nie? No. Ile nie jadłaś? Przez dzień tylko płynę sobie przez rurkę mogłam. Wiecie. Jakieś smoothie tylko robiłam sobie. Przez tydzień? No. Ale w ogóle to po prostu... To musiało strasznie boleć, nie? Znaczy, miałam znieczulenie, jak od dentysty masz. Z adrenaliną mi wstrzyknęli w język. No, ale nie zabijali cię. Ale to, co było najgorsze, że strasznie mi się krew lała. I tak bryzgałam nią wszędzie, na piercera, na asystentkę. Tak, bo w tym był problem właśnie, śliną i krwią. Ze śliną i krwią był problem. Najbardziej chyba unerwionym miejscem w całym ciele człowieka. Jeśli język i tak, przepraszam, nie, to też można zszyć. A nawet nie zszyć, po prostu. A zawsze po prostu chciałam. Kończymy. A umiesz teraz ruszać lewą i prawą połową języka? Tak. I jedną stroną potrafię coś innego czuć niż prawą. Na przykład w jednym... W tym jest cała ta magia! No, ale ile czasu potrzebowałeś, żeby to ci się zagoiło? Chyba z miesiąc, nie? No, 4 miesiące za pierwszym razem. No i teraz nie wiem, ile będzie. Zobaczmy. A podoba ci się Ela? Tak swerzy? No, słuchaj. Ale to się rozcina ten język właśnie po to, do jakichś właśnie seksualnych przygód? Nie, Elu.
A po co się słucha? Jak jesz wody dwusmakowe, to czuję dwa smaki naraz. Dokładnie. A naprawdę? Jednym może jeść loda, a drugim znaczki lizać. Dokładnie tak. Jednym może jeść loda, a drugim robić. Nie, nie, ja myślę, że... że ja bym na przykład czegoś takiego nie zrobiła, bym się bała tego bólu. No, żyje się tylko raz, nie? No bo przecież nawet jakaś mała ranka, ukłucie, zaszczyk jak potrafi boleć, a wyobraźcie sobie, jak wam ktoś język przecina, jest. Ma też duże tatuaże na sobie. Bardzo mi się boli z poród. No ja kiedyś miałam... Słuchajcie, kochani. Jesteście? Nie. Ja. Jesteśmy. Ja już będę powoli kończyć, bo... Muszę jutro dotrzeć, koleżanka przychodzi, także nie mogę za długo spać, bo muszę tutaj przygotować wszystko, im tam posprzątać troszkę, coś tam do jedzenia przygotować i tak dalej, nie? Jeszcze chwilę mogę pogadać, ale tak długo to nie chciałam za bardzo rozmawiać, ale fajnie, że dzisiaj jest taki spokój, nie? Bo wczoraj ta nagonka tych hejterów to jakaś masakra była, nie? Ja myślę, że to przez Marka było. No, to w ogóle... Ale Elu, my go nie potrzebujemy, co nie? I w ogóle, ile razy wchodziłam na tą głosówkę ostatnio, to cały czas ci hejterzy przyłazili. Ja się muszę jakoś uodpornić, żeby teraz w piątek będę robić live, żeby się znowu nie zdenerwować przez tych idiotów. Zobacz, nie ma Marka, nie ma hejterów, jest fajnie, miło. Przede wszystkim nie, ale... nie odbieraj od Marka. Nic nie czytaj od Marka w piątek. W ogóle Olek, Elka, daj już sobie z nim spokój. No właśnie, nie wiem dlaczego on zawsze jakieś takie nakręca dramy, jak mam live'a, nie? W piątki. To tym bardziej sobie go odpuść już. Bo to żebyś się odpalała, no Ela, no po co? Skreś go was na zawsze ze swojego życia i heja. Celowo to robię, żebym sobie z tymi live'ami nie radziła potem, nie? Mi na przykład ostatni live się bardzo nie podobał, bo cały czas siedziałaś w telefonie. To było niemiłe. Nie, no właśnie, ostatni live był Ela kiepski. Trzeba to poprawić. A który był dobry? Kiedy pokazała coś na ostatnim live'em. Ale co ja robiłam? Ostatni na mój live to był ten, co policja przyjechała. To był zajebisty. Dobra, ja się zbieram, także dobranoc dla wszystkich. Dobranoc. Co to powiedział? Madame Mao. No, oczywiście, Madame Mao. Ela, czemu jesteś mikromanką i balą? Czemu ty masz taki niefajny głos? Kto to powiedział? Masz niefajny głos, idź stąd. Ela? Madame Mao. A jaki ja mam głos? Niefajny. A jaki ja mam głos? A ja? Przepiękny. A ja jaki mam? Przepiękny. Gdzie jest ta dziewczyna, która się nazywa Pusterko chyba? Rachel, ty wiesz, o kogo mi chodzi, prawda? Tak, ja ją odpanowałam, bo ona poleciała w stronę. Dodaj ją, ona ma piękny głos. Ale ja jej wysłałam zaproszenie, ale nie wiem, czy ona przyjdzie. Ona ma tak piękny głos, ta dziewczyna. Ej, tak, Pusterko jest zajebista, to ja bym mogła zostać jej córką. Nawet pytałam ją, czy mnie zaadoptuje, ale powiedziała, że jestem za stara. Opisać jej głos to tak, jakbyś opisywała, wiesz co, płynne złoto. Piękny ma ten głos. A to jest taka hot mami? Coś takiego? Mami, no nie przeszkadzaj.
Tak musisz ją usłyszeć po prostu. To nie to hot mami, ale ma taką magię w tym głosie. Hot mami to jest Ella. Ella jest hot mami. Ella ma najlepszy głos. Praise the queen. Ja też mam ładny głos przecież. No mówimy, Ella. Nie. Nie, mi się głos Eli bardzo podoba. No, jest taki pociągający. Szczególnie jak śpiewa. Ale myśli tym podwójnym języczkiem, co? Rana pogoda. Chciałem ci to. Ale jak krzyczy, to już tak nie brzmi dobrze. Nie jak się wiedzie na Marka na przykład. Ale ci zaśpiewaj, tyle chciałam się. Nie, no jak śpiewa, to jest tragedia, strasznie. Albo fałsz. To też masz taki piskliwy głos. Ja? No, jak się drzesz, to jest taki piskliwy. No. To są hejterzy, nie słuchaj ich. Ja nic nie słyszałam, jak ty krzyczałam. No, krzyczę tak. No dobra, nie będę krzyczeć. Nie, no krzyknij, niech się wszyscy wstraszą. Ale zaśpiewaj lepiej. Zaśpiewaj nam na dobranoc. Ra. No, możesz zaśpiewać Kotki 2. Zaśpiewaj na dobranoc. Dobrze. To już koniec? O nie. Słuchajcie, dobrze, ja proponuję. Chodźmy spać, nie róbmy tak jak zwykle, że jakoś do późnej pory. Dlaczego? Tak się chciałam na chwilę połączyć. No, ten live będę miała w piątek. Trzeba zbierać siły. Dzisiaj miałam ładną pogodę tutaj w Krakowie. Cieplutko. Na szczęście jutro moja córka nie ma szkoły, w piątek też, także sobie pośpimy. Jak codziennie. No nie, bo w tygodniu no to idę do szkoły, to trzeba wstawać o 7.15 rano, no żeby ona na 8 zdążyła. No i Marcia sobie wychodzi za 15.08 do szkoły, albo za... Tak, za 20. Tak, dobra. Bo musi kilometr przejść, albo tam czymś sobie przejechać, no a ja się często kładę potem jeszcze z powrotem spać, jak ona wychodzi, przyznam się szczerze. No, no natomiast... Możemy spokojnie do piątej siedzieć wszyscy razem. Natomiast jak czasem się zdarzy, że sobie robię kawę i sobie coś tam piszę na Discordzie i się wtedy już rozbudzam i się tam czymś zajmuję, ale często się kładę jeszcze rano, bo o 7 rano jeszcze nie wyspana niejednokrotnie. Muszę jednak chodzić po prostu wcześniej spać, żeby już potem rano się na przykład nie kłaść, nie? Ale ja w ogóle, ja mam depresję poranną. Ja do południa się bardzo źle czuję psychicznie. Ja w ogóle nienawidzę przedpołudnia. Ja bym się robiła śniadankę do łóżka, Elo. Ja tak samo. Ja po prostu, kurwa, się budzę, nie? 7 rano depresja, 8 depresja, 9 depresja, 10 depresja, 11 depresja, 12, no to dobra, to można wstać, już nie mam depresji. Może ty w ogóle masz depresję. No, prawda, kocham Marka. Nie, mam taką zasadę, że się staram nie spać dłużej niż do 12, no chyba, że jestem chora, nie? Ale kurde... Jak jest wolny dzień, no to nie jest, każda wcześniejsza pora to życie jest do dupy. Dopiero o 12 mi się w ogóle chce żyć. Ja mam tak samo, bo o 12 można spać, nie przejmuj się. Tylko mówię o takich wolnych dniach, wakacjach i tak dalej, nie? A jak jest po prostu, wiadomo, w ciągu roku, no to trzeba wstawać, nie? Ja mam po prostu depresję poranną, Ja przed południem się czuję do dupy. No chyba, że już wstanę z jakiegoś powodu, zrobię sobie kawę, śniadanie, no to wtedy się rozkręcam. To wtedy się nawet czuję lepiej niż po południu i wieczorem, jak się rozkręcę. Ale najtrudniej jest wstać. Okay.
Siufa jest mniej ciekawa, bo nie ma hejterów. No, ktoś spawi zdjęcie Madzia, na Boga, żeż. No ja też się właśnie czuję nieswoją, nikt mnie nie wyzywa. Nikt mnie nie prześladuje, że dziecko wychowuje. No to jest jakiś... Kurde, weźcie mnie trochę zwyzywajcie, bo się czuję jakoś nieswoja. A lubisz być wyzywana podczas seksu? Ela, nie ma Marka, to nie ma hejterów. Kropka. Nie macie kto wyzwać dzisiaj, bo nie ma Marka. Bardziej uległa, czy tak bardziej domina z ciebie, Elo? No domina, nie widziałaś zdjęcia. Nie, uległa na pewno nie jestem, ale domino też nie. Jak nie, wszyscy widzieli zdjęcie. Kłoda. Ja lubię przewodzić w ogóle, we wszystkich sferach, w łóżku też, ale domino raczej nie jestem, ja się nie interesuję tym. Ty jesteś taka bardziej łagodna, ale taka bardziej dominuje. Okej. A już notatki piszę. No, że jak na przykład jestem z facetem w łóżku, nie? No to ja sama decyduję, jaka pozycja, co robimy, nie? I, a on musi robić, co ja mu każę po prostu. Jak suka nie da, to pies nie weźmie. Taka jest zasada. Co za myślenie. Boże. Ale oczywiście czasem jest tak, że się trafia mężczyzna, że on coś tam mówi, że czegoś chce, no to wtedy się też trzeba dostosować, nie? Ja na przykład mogę robić to i to, jestem switchem. Czyli switch to znaczy, że co? Że on robi, jest i uległy i dominujący, tak? Tak, może być albo tym, albo tym. I jesteś uniwersalna po prostu. To brzmi interesująco. Ja też chcę być switchem. Takim kontrolerem do konsoli, tak? To ja też jestem switchem. Jesteś Joy-Con? Przepraszam. Ale pamiętam. To ja chcę być Warshockiem. Jestem switchem. Mianuję cię switchem. Zagrajmy w Pokémony. Janys, ty jesteś? Jestem. Dobrze, cieszę się. Janys masturbuje się od tej rozmowy. Zostawcie mojego nowego kolegę z administracji. Tak, to są rozmowy z tej tak. Nie wiem, co robić. Słuchajcie, no to dobrze, bo ja nie chcę kontynuować tradycji jakichś nocnych rozmów. Myślę, że jeśli o mnie chodzi, to wystarczy. Fajnie się bardzo z wami rozmawiało, przynajmniej nikt ci się nie dokuczał. Zostań. No. Czas nie, spać, bo nie... daj spać już. Było mi bardzo miło cię poznać, Elu. Tylko na sam koniec też chciałam powiedzieć, że jeszcze PayPal nie jest włączony. Jak nie jest włączony, odbanowany jest, ja z nim dzisiaj gadałem. Już działa wszystko, bo to było wczoraj ta głosówka, nie? Do 4 rano, tak? Bo ja już tracę pamięć. To wczoraj było, nie? Żeśmy do rana gadali. To się nazywa demencja starczy. Nie jest. I ten, o 5 rano zasnęłam w ogóle z płaczem. I dzisiaj się tak czuję niewyraźnie. No. Do 5 było przedwczoraj, a wczoraj Marek cię wyzwał od śmieci i kurew. Do mnie możesz zawsze zadzwonić. Ja zawsze odbiorę od ciebie. Jak jest Ale potem siedzieliśmy dzisiaj Marek takiego, pisał, że prosiłeś go wczoraj o pieniądze na alkohol, bo Helena ci już nie daje. Jeszcze Marysia się odzywała. Podłe pomówienia. Ale wczoraj... Hejterzy. Ale wczoraj siedziałam na głosówce chyba do 3 rano albo do 4, jakby tak było. Do 4 nawet trochę po. I całe to Kozborowo ci i Skarioci i ci wszyscy mnie dojeżdżali, także muszę się dzisiaj zregenerować. A Marek w ogóle się z tobą po tym wszystkim kontaktował, czy cisza głucha? No on tak jest taki trochę wycofany, się mało kontaktuje przez cały tydzień. Wycofany. Czy cię zadowolenia, czy najgorszą kurwą, jaką spotkał w życiu?
On robi tak, że jak na przykład coś tam złego zrobi, nie, to potem się nie odzywa i czeka, aż ja sobie o tym zapomnę po prostu. I nie wiecie, on że robi, się to... też lubi? On nie ma zwyczaju nic wyjaśnić, przepraszać, nic po prostu. To jest takie niefajne trochę. I tak jeszcze będziecie razem. A to ty umiesz zapominać takie rzeczy? Jakby mnie ktoś przeprosił, wyjaśnił mi, dlaczego tak się stało, bym zrozumiała, to tak, ale skoro on to wszystko zamiata pod dywan, udaje, że tego nie było, no to... to nie. No on to traktuje bardziej jako takie show, że on robi content dla widzów. Nie, mi się wydaje... Ja pisałam dzisiaj o tym, że Marek sobie nie radzi z tym internetowym hejtem. On próbuje różnych zachowań, ma taki jakiś system obronny, nie? Że na przykład zaczęto go hejtować, że się ze mną przyjaźni, no to wymyślił sobie, że sam będzie moim hejterem, to wtedy będą go mniej prześladować, no nie? No więc tu niby się ze mną przyjaźnił, a za moimi plecami mnie wyśmiewał. Takie pytanie. I to było takie fajne, nie? Nie wiem. Tylko potem się okazało, że ci ludzie, nie wystarczyło im, że on tak tylko takie sprawia pozory, tylko chcieli, żeby naprawdę mi dokuczał. No i się wtedy już pojawił problem, no nie? No i nie, myślę, że on... Bo to jest tak, ktoś coś takiego napisał, no, że on jeszcze rok temu nikt w ogóle o nim nie słyszał, mieszkał sobie gdzieś na wsi, nikt go nie znał, nawet nie miał kanału na YouTube. I dla niego to się wszystko za szybko stało. Rok zaledwie mija, nie? I on się zrobił trochę znany i tam się coś dzieje wokół niego. A u mnie ten proces bycia popularną to trwa już 20 lat, nie? Ja się już zdążyłam swoić z tym, przespać w ogóle z tym, że jestem rozpoznawalna. Czyli po prostu uważasz, że odjebało mu od sławy? Nawet nie tyle, że od sławy, tylko taki stres, nie? No bo tak, wiesz, policja przychodzi do domu, tu go straszą, że do zakładu pracy będą pisać, tu w internecie go wszyscy atakują, tutaj znajomi tam go w miejscowości rozpoznają. No za dużo tego wszystkiego naraz się dzieje, nie? A u mnie ten proces powstawał wiele lat i ja się do tego zdążyłam przyzwyczaić. Elu, jak na przykład idziesz do sklepu, to tak zaczepiają cię ekspedientki i pytają, jak tam kanał? Destruktywnie, że cały czas tutaj próbuje cię po jednej stronie zastraszać, po drugiej stronie tak, nie wiem, wymuszać na ciebie różne zachowania. Ale czemu wchodzisz komuś słowo? Było pytanie i ty się wpieprzyłeś. Jakie pytanie było? No, jakaś kobieta przy tym coś mówiła i ty w środku pytania zacząłeś mówić. Czekajcie, bo on już zadał pytanie, to ja pamiętam, a powtórz, bo tu jakaś dziewczyna też pytała, co mówiłaś? Pytałam cię, jak na przykład idziesz do sklepu, to jakieś ekspedientki cię zagadują o filmy, o kanał? Tak, właśnie się coraz częściej zdarza, praktycznie nie ma dnia, że jak gdzieś idę do miasta, to na 100% ktoś mnie rozpozna gdzieś. Więc właściwie to się zawsze muszę jakoś ładnie ubrać. Sobie zawsze biorę jakieś wizytówki, bo wystarczy, że się tam gdzieś pół godziny pokręcę i ktoś podchodzi i się pyta, dzień dobry, czy pani jest Elu Gawin, bo ja panią oglądam. No i moja mama się dziwi, bo dzisiaj byłam z nią w sklepie, bo jej się pralka zepsuła w supermarkecie na ulicy Zakopiańskiej. No i ja jej mówię, mamo, tam ubierz się jakoś ładnie, bo może mnie ktoś rozpozna i będą nas zagadywać. A mama, nie tam tego, co tam. Ale ona się zresztą zawsze ładnie ubiera, nie?
I poszłyśmy kupować tą pralkę i od razu nas ktoś tam w tym sklepie rozpoznał, to znaczy mnie. I zaczęli tam ze mną rozmawiać. No i moja mama się strasznie zdziwiła. A ostatnio też gdzieś byłyśmy razem i to samo. A potem chodziłyśmy po sklepie meblowym i krzyczała na mnie, że ja żadnych mebli, bo uparła się, że mi wymieni meble w sypialni. A ja mówiłam, że nie chcę i krzyczała na mnie, że ja mam jakieś meble przez 20 lat te same, nie chcę wymieniać. No i ja mówię, nie krzycz, bo zaraz ktoś nas rozpozna i będzie głupio, że idę z kimś i ktoś na mnie krzyczał. I zaraz jakaś dziewczyna podeszła, dzień dobry, czy pani Ela Gamin? A moja mama, wow. Taki pomysł teraz mnie naszedł. To ja chciałem przeprosić tą dziewczynę, ale może... chyba albo ja mam wyciszoną ją, albo ona mnie zbanowała. W każdym razie nie słyszałem. Znaczy ja cię słyszę akurat. Ale Elu, jeszcze tak wtrącę, może zrób licytację z kanapą tą czerwoną z salonu. Myślę, że za sporą sumkę może iść. No wiem, ale ja ją lubię, ja nie chcę jej sprzedawać. A spotykasz się z hejtem w takich miejscach, jak w tym sklepie? Nie, właśnie na ulicy nawet jak hejterzy. Nawet hejterzy podchodzą, się witają, udają panu i oni mi wtedy nie dokuczają w ogóle. Hejterzy tak podchodzą nawet z ciekawości tam, bo wiedzą, że ja zawsze mam ze sobą jakieś wizytówki, ulotki, kalendarzyki, jakieś rzeczy, nie? I od razu wiem, że to jest hejter, a nie fan, bo się tak patrzy na mnie jakoś dziwnie, dwuznacznie, ale oni tak podchodzą z ciekawości i patrzą, hejterzy to tak podchodzą bardzo blisko, patrzą się na mnie, czy nie mam jakichś piegów, jakichś wyprysków na twarzy, wąchają mnie, czy ja się myję, czy śmierdzę, czy nie. I to wtedy się można kapnąć, że to jest hejter. Bo tyle się o mnie bzdur rozpowszechnia w internecie, że oni tak bardzo blisko podchodzą i mnie wąchają, tak. I są zdziwieni, że w ogóle ode mnie nie śmierdzi. No nie wiem, masz coś. Bo ja mam swój zapach indywidualny, bardzo ładny. W każdym razie są w szoku, że te wszystkie pomówienia na mój temat to jest nieprawda, nie? Że jestem jakimś brudasem, niedomytym. Że jestem jakaś głupia, bezczelna. Okazuje się, że jestem miła w ogóle. I jeszcze się okazuje, że wyglądam na żywo o wiele ładniej niż w kamerze, bo wiadomo, że te kamery zniekształcają, no nie? Wszyscy mi mówią, o, jak pani ładnie wygląda, o wiele ładniej niż w kamerze. I mówią mi, że jestem drobna. Że wyglądam na taką drobniejszą, chudszą w rzeczywistości niż przed kamerą. No ale bo ja mam 1,62 wzrostu, ważę 52 kilo. No nie wiem, że te kamery mnie jakoś wygrubiają, bo mówią, że jestem taka drobna, taka delikatna w rzeczywistości. To fajne, nie? Dawko, może to świetnie wygląda, że nie wiem, czy może być na żywo jeszcze trudniejsza. To przy Marku tak wyglądasz i on jest takim kucharkiem. Nie, to znaczy nie wyglądam na żywo na jakąś za chudą. Normalnie myślę, że tak samo wyglądam jak na filmach. Tylko twarz lepiej na pewno o wiele, bo te kamery to strasznie człowieka oszpecają. Praktycznie... W jaki sposób wyjaśnię? Nie wiem. Praktycznie to jak moja twarz wygląda, to tylko obiektyw aparatu fotograficznego luszczanki może pokazać, bo te telefony komórkowe to jest straszna tragedia. Prosimy o jakąś nową sesję, autosesję luszczanką. No, muszę właśnie, ale ja mam dużo nowych zdjęć, tylko muszę sobie przygotować, obrobić, będę pokazywać. Ale muszę właśnie sobie jakiegoś fotografa oswoić, żeby mi robił takie fotki. Naucz Marysia albo Marka.
No, Marka już nauczyłam trochę. Ale ja mam takiego kolegę, umówię się z nim. Ja normalnie z nim zawsze tam co 2, co 3 miesiące robiłam nowe zdjęcia. To myślę, że trzeba się umówić sobie porobić jakieś fajne fotki. Zwłaszcza, że teraz idzie lato, jest ciepło, można gdzieś pójść plener, zrobić coś. Ja mam takie pytanie, jak się pani czuje jako najstarsza polska nastolatka? Ale czemu nastolatka? Po prostu słyszałem takie opinie. Ja po prostu... To jest cały czas 18 lat. Bo pani tak ogólnie młoda wygląda bardzo, tak słyszałem. Ja nie oceniam. No i młoda duchem przede wszystkim. No ja że ja myślę, że dużo osób mi się lubi, że ja jeszcze zacznę chodzić właśnie na siłownię, sobie tam coś ćwiczyć, będę coś nagrywać. No, trzeba zadbać o siebie, żeby jeszcze bardziej ludzi zszokować. Ale wiecie w ogóle jaka heca. A nie, lepiej tego nie będę mówić. Jak pani zaczęła to mówić? No już zaczęła się. Śmiało. Nie, tego nie będę mówić. No, Muszę się kulturalnie zaczynać i nie kończyć. No tej godzinie już można. Jesteśmy co takie nowe godziny. No Elu. Ja bym zawsze dawała tobie skończyć, Elu. Ja też. Tak, próbam się. Jeszcze? Nie mogę się powstrzymać. A ja też nie mogę. Słuchajcie, dobra, wpół do drugiej. Trzeba iść spać, bo za 2 dni live. Trzeba się wysypiać. No to fajnie, cieszę się, że dzisiaj nikt na mnie nie krzyczał o jakiś szok. Po co ja piłam te 2 piwa przed tą głosówką, denerwowałam się. Nie idzie, Elu. Fajnie, powiedz, co tu zaczęłaś. Elu, zostań jeszcze. Dajcie Eli spokój. Ela jest na pewno zmęczona. Ta głosówka już chyba trwa z 2 godziny. No, a Janys też musi spać i tam inne osoby. Słuchajcie, dobranoc. Dobranoc, słodkich snów. No, zapraszam was na live'a. A kto jest z Krakowa albo może podjechać, no to w niedzielę o 18 na Skokach Twardowskiego spotkanie z widzami. Live o 21.30 w piątek, a jutro to będę pisać na Discordzie i na Facebooku i tam gdzieś. Aha, jeszcze puszczę wygrywanie filmu z Markiem, bo zmontowałam zupełnie. No to pa, dobranoc. No, buziaczki, dobranoc. Teraz będziemy się zastanawiać, co chciałaś powiedzieć. Dobranoc. Pamiętajcie, że w niedzielę. Dobra, powiem wam, co chciałam powiedzieć. Otóż, że wrzuciłam taki filmik. Jestem w takiej sukience po prostu, w takiej srebrnej i ja tam nie mam bielizny w ogóle pod tą sukienką. A to widzieliśmy, było ci widać. No kurczę. Wyobraźcie sobie, że ktoś wysłał screen do sądu rodzinnego, że ja jestem bez majtek na tym i takie ujęcie przysłali mi maila sądu rodzinnego i kazali mi się ustosunkować do tego. Czy to ja, czy to nie ja? Co to kurwa w ogóle ma być? Nie, ja się patrzę, ja pierdolę normalnie sukienka. Mi się uniosła. A ja pod spodem faktycznie nic nie miałam, nie? Ciekawe. Oj, Ela, nie kuś. No w łóżku może się zdarzyć. I chodzi o to, bo ja to tak w pośpiechu montuję. Wydawało mi się, że tam nic nie ma, nie? Nic nie zwróciłam w ogóle na to uwagi. Także, kurde, straszny wstyd.
No a też miałam taką wpadkę, że jak oglądałam ten film Ta planeta małp z tymi małpiszonami, no to znowu wrzuciłam zdjęcia, też nie zauważyłam, bo nie patrzyłam w okularach i się okazało, że pieśń mi z sutkiem znowu wyszła. Rekordu, kurwa. I znowu oni, ci hejterzy, zrobili print screen i haras z powrotem do tego sądu rodzinnego, nie? I tam ci znowu oddał mnie maila, dlaczego ja po prostu z tym biustem na wierzchu, nie? A ja, kurde, kiedy, gdzie? Nie pamiętam, nie wiem, o co chodzi. Także, no straszny kosmos, trzeba strasznie uważać, słuchajcie. Ale to jest ona, ale miała fajne sny, ale... A ty z ale ja się wyprę się po prostu tego, powiem, że majtki były cieliste i tak wyszło, bo to nie da się udowodnić, co tam właściwie widać. I a to, że tak samo, to się zawsze można wyprzeć, więc po prostu powiem, że normalnie miałam bieliznę i nie wiem, dlaczego to tak wyszło, nie? Czemu w ogóle masz się tłumaczyć z tego? Ja nie rozumiem. No właśnie, no. No właśnie, pokazałaś to, pokazałaś. No, ale... Ale mam na myśli, że straszną wpadkę zaliczyłam, bo kurde walnęłam film do internetu, gdzie po prostu sukienka mi się podnosi, a ja majtek nie mam. I to jeszcze z przodu. Performance artystyczny. Także muszę kurde brać i te filmy naprawdę przeglądać, nie tak sobie po prostu wrzucać. Bo jak widzę, ale to w ogóle trzeba z tym uważać, bo też była sytuacja na live'ie, że też mnie diabeł podkusił, bo miałam taką białą tunikę z takim żabotem. No i zdjęłam bieliznę, bo miałam czarną na sobie. No i nie chciałam, żeby było, żeby prześwitywało, nie? I bez niczego byłam tylko w tej tunice. No i oczywiście sobie usiadłam przed kamerą, noga na nogę, a potem się patrzę, kurde, na tym live'ie, wow, kurde, jak ta Sharon Stone w Nagim Instynkcie co najmniej. Tak, 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 mam to zdjęcie w telefonie. Także kurwa, trzeba uważać. No, tak akurat się siadłam centralnie na wprost kamery. Tak, tak, było widać, bo bra. Ale może by faktycznie tak zrobić sobie w stylu Sharon Stone taki kadr, nie? Ale nie, to sąd rodzinny by mi tego nie... Oni są, nawiasem mówiąc, oni są naprawdę strasznie nawiedzeni, bo aktorzy, statyści, modele... jacyś tam performance'y występują nago i nikt się nie wtrąca, dzieci im nie odbiera, nie? Dobra, ale ty nie jesteś nawiedzona, czy coś? A kurczę, a ja nie mogę sobie gdzieś tam w majtkach przejść się przed kamerą, bo od razu mam się tłumaczyć, nie? To jest takie trochę dziwne, nie? Ja właściwie chcę być takim prekursorem tego nurtu, że ja będę walczyć, żeby uznano internet, YouTube jako taką samą sztukę występowania w tym internecie, jako taką samą sztukę jak występowanie w filmie, w teatrze, na fotografii, no nie? Bo czym to się różni? Niczym. A youtuberom wolno mniej. Czyli aktor sobie może gonić bez majtek i to jest sztuka i aktorowi dzieci nikt nie zabiera, a jak sobie jesteś youtuberem i sobie chcesz biegać bez majtek, no to już jest afera, nie? Na całą Polskę. To nie powinno tak być, bo to jest taki sam film i tu, nie? Ale Elu, jest rozwiązanie na to, wiesz? Bo nie mówię tutaj o OnlyFansach, jak tutaj inni sugerują. Znaczy, no bo to przez to, że wiesz, że YouTube jest zdominowany no, przez tą lewicową tak, część społeczeństwa, ale jest taki prawicowy portal Albigla i tam myślę, że więcej byłoby tego luzu i może tam się przenieść. Albo na Pornhub. Nie no, ale mówimy, wiesz, o zwykłych portalach, czyli no mówię, Albigla akurat, bo to Sakiewicz stworzył i to był portal dla wolności słowa i prawicowych poglądów. Stamtąd materiału nie będą wyciągać. No, no tak, ale ogólnie tylko mówię o tym, że powinno się youtuber moim zdaniem traktować tak samo jak produkcje filmowe, jakieś teatralne, fotograficzne, a to są nowe media, to jest popkultura i to jest w pewnym sensie sztuka też, a ludzie nie chcą tego zaakceptować jako sztukę.
Nie wiem, ale chyba ciężko pani występy nazwać sztuką. Bo przecież Rafatus mówił też, że jego live to jest sztuka nowoczesna, nie? Ale pani no, że... nie wiem, tylko dla Rafatusa? Ja właśnie swoje live uważam za sztukę. Zamierzam bardziej iść w kierunku właśnie jakiejś sztuki. No, ale dobra, słuchajcie, to co? Dobranoc, kolorowych snów. Przemyślimy to. Będziemy walczyć o większe prawa youtuberów, tak, żeby mogli sobie biegać nago przed kamerą, przeklinać i robić głupoty, prawda? Bo nie wiesz, wiesz o tym, że ty byś mogła to robić, jeżeli ustawisz kanał jako edukacyjny. I sprawa załatwiona. Idź, zobacz sobie, ile jest zwykłych, jak grypilują cipki i tego typu rzeczy i są zwolone na YouTube, bo jest zaznaczone, że to jest jako edukacyjny kanał. Ale to bym musiała faktycznie jakiś edukacyjny też w formie edukacji te programy też, te live. Nie! No co, ty nic nie musisz robić, tylko zaznaczasz, to jest takie, wiesz, na odpierdol, że tak powiem. Żeby się nikt ciebie nie trapiał i po prostu zaznaczał. Nie, ale o to by w przypadku nie przeszło, bo mnie się czepiają, żeby mnie zrobić coś, czego ja nie robię, więc oni się i tak do mnie przypierdolą, więc ja musiałabym faktycznie jakąś edukację prowadzić. Ale dobrze, to za trudny temat na nocy. Kochani, idziemy spać. Nie martwmy się, wszystko będzie dobrze. Dobranoc. Moim zdaniem jest to edukacja o kulturze. No właśnie. Dobranoc, papa. Kolorowych snów. Na szota. Nie martwcie się nic, papa. Bye bye. Papa. Myśl o języczkach rozdwojonych. Nie mogę przejść, no bo oni wytłumają się na nawie. A takie rozwojone języczki, to mężczyźnie też to sprawia przyjemność? Ja nie wiem. Ja do tego nie wiem. Mężczyźni też mają w każdym razie. Rozwojone? No oczywiście. Ale nie myśl o tym, już nie. Ale jak kobieta ma rozcięty język, to wtedy mężczyźnie też może większą przyjemność sprawić. A jak tak, myślisz, Alu? Nie wiem. Czego? Nie wiem. Wolę nie sprawdzać. Wątpię tak szczerze. Nie, mi się wydaje, że lepiej dla faceta, żeby nie był rozcięty, nie? No ja myślę, że to bardziej tak dla kobiety. Dobra, ale dobranoc. Dobranoc, Alu. Dla kobiety. Jeszcze o tym sobie porozmawiamy, jeżeli chcesz. Czy mamy wypróbować? Okej. Jezus. Nie wiem, Ela, ja bym się zgodził na to z tą dziewczyną, co cię podrywa. Chłopaka i dziewczyny z uciętym językiem, no i wtedy sprawdzić. Ja nie zaletę jesteś próbą cringe'ową, ja pierdolę. Nie wiem, ale no, Ela mogłaby się mówić z tą koleżanką według mnie. Taka jest spoko z głosu, miła, bo ja bym się z nią umówił na miejscu Eli. No to jedziesz. Koleżanko, no to tutaj, wiesz, jest propozycja Janes, Ela i ty. No, ja bym się zgodził. Coś. Powiedz od razu, że się chcesz wkręcić w trójkącik i mieć ciemnie. No też, w sumie. No, ty tak, jak nie ten to ci oszy wydrapie za to, wiesz o to. Co? Może też ją wyciągniemy. Ja ci oczy za to wydrapię. No, a tylko nie będzie film z tego. No, byś trójka na tym terytorium wychodzi. Dobra, idziemy sobie wszyscy jutro rozcinamy języki. Zaraz to w ogóle będzie heksagon. Dobra, pa. Dobra, no, do usłyszenia. Dobranoc. Hello. Poszło czy nie? A co, chciałbyś już ją jechać, czy jeszcze nie? Tak, dokładnie. Buziatek jeszcze jest, uważaj. Kurczę, nie wiem. Ja też jestem. No ale Ela też dalej jest. O kurczę. No bo to
wyjść, no. Miała pani iść chyba. Zostawcie ją, przecież jest jej serwer. Janys, a jak tak jesteś, to chciałbyś mi może odbanować na głównym koncie? No właśnie. Popatrz, nie, jaki grzeczny jestem. Nie, powiedz nie, powiedz nie. Nie wiem, no. Janys? Elis, spytaj. Ja jestem, no tak. Elis, spytaj, bo jest tutaj chyba. Ale jak tutaj, ja tutaj ci trójkąt załatwiam, a ty mi kurwa takie rzeczy? Ja nie jestem osobą decyzyjną, bo to nie jest mój Discord. Odbanowywaniem zajmuje się Ela. I możesz się jej spytać tutaj. A co trzeba zrobić, żeby zostać adminem, tak by the way? Szczerze? Mm? Nie potrafię ci tego